Witamy w części o testowaniu na produkcji. Załóżmy, że wdrożyliśmy już nową wersję naszej aplikacji na produkcję. Jak możemy się dowiedzieć, że nasze wdrożenie przeszło bez większej awarii? Możemy spróbować sklikać nasz system produkcyjny. Dokładnie. Możemy zrealizować kilka bardzo prostych testów, albo ręcznie, albo nawet automatycznie. I zrobić to zaraz po wdrożeniu systemu na produkcję. Będą to proste czynności takie jak zalogowanie się do systemu, dodanie produktu do koszyka i wylogowanie się z systemu. W taki sposób możemy zweryfikować, czy wdrożenie w ogóle przebiegło poprawnie, czy aplikacja została uruchomiona, czy integracja po sieci działa i czy da się połączyć z bazą danych. Jeżeli pracujemy w oparciu o proces Continuous Delivery, warto by było, żeby te testy były zautomatyzowane. Jakich danych powinniśmy używać do tych testów? Często są to konkretni użytkownicy albo produkty, o których wiemy, że są wykorzystywani wyłącznie na potrzeby testów, po to, żeby nie mieszać tego z danymi biznesowymi. Jest tylko bardzo istotne, żeby zanim przystąpimy do takich testów, było to omówione z biznesem, żeby oni wiedzieli, że na przykład mogą się pojawiać jacyś dziwni testowi użytkownicy. Na przykład, żeby dział księgowości wiedział, że panu Fraudeuszowi Fraudowskiemu nie będziemy wystawiać faktury. Kolejnym sposobem na weryfikację poprawnego działania systemu na produkcji jest zastosowanie wdrożeń kanarkowych. Wiesz, od czego pochodzi ta nazwa? Pewnie od kanarka. Od kanarka. Niestety z nazwą wiąże się taka smutna dosyć historia, a mianowicie kiedyś górnicy, żeby móc monitorować poziom tlenku węgla w kopalniach, zabierali ze sobą kanarki. Kanarki są bardziej podatne na zatrucie od ludzi, więc jeżeli kanarek umierał, oznaczało to, że stężenie tlenku węgla w kopalni było zbyt wysokie i górnicy musieli natychmiast opuścić kopalnię. Oczywiście na naszej produkcji nie będziemy ubijać ani narażać na niebezpieczeństwo żadnych prawdziwych kanarków. Natomiast to, co będziemy robić, to będziemy wdrażać nową wersję aplikacji na małą pulę serwerów obsługujących tylko pewną małą część ruchu produkcyjnego, na przykład 5 lub 10%. Czyli większość ruchu idzie na instancję z poprzednią wersją produkcyjną, a mamy mały procent instancji, które mają wgraną nową wersję i patrzymy, czy po przesłaniu ruchu na tę instancję z nową wersją nie ma problemów z zachowaniem się aplikacji. Jak nie ma problemów na instancjach kanarkowych, to możemy wdrożyć ten nowy kod na resztę naszych instancji. Olga, jakie są dobre praktyki związane z tego typu wdrożeniem? Warto pamiętać o tym, że na przykład jeżeli nasza aplikacja produkcyjna stoi w różnych strefach albo różnych data centers, to nasze instancje kanarkowe musimy tak samo rozłożyć odpowiednio do proporcji, w jakich mamy rozłożony ruch produkcyjny, żeby faktycznie weryfikować, czy wszystko działa poprawnie. Dodatkowo, jeżeli mamy logi i alerty z tych aplikacji kanarkowych, to warto, żeby one były oznaczone, że pochodzą z takiej właśnie instancji, żeby łatwiej reagować na problemy i po to, żeby można było rozwiązywać problemy dotykające większą część użytkowników najpierw. Oraz żeby móc szybko podjąć decyzję o rollbacku wersji kanarkowej. I taka właśnie możliwość automatycznego rollbacku jest kolejną rzeczą, o której musimy pamiętać. Jeżeli nie jesteśmy w stanie robić automatycznego rollbacku, to wdrożenia kanarkowe na razie jeszcze nie są dla nas. Tak samo to, co jest warunkiem absolutnie koniecznym do robienia wdrożeń kanarkowych, to właśnie przestrzeganie wstecznej kompatybilności bazy i API, czyli te kroki, o których mówiliśmy w lekcji o CI/CD. Kolejnym rodzajem testów, które często bywają realizowane na produkcji, są tak zwane testy AB. W odróżnieniu od wdrożeń kanarkowych, których główną ideą jest uniknięcie błędów, zminimalizowanie zasięgu awarii i zapewnienie wytrzymałości systemu, testy AB koncentrują się na badaniu reakcji użytkowników końcowych na wdrożone zmiany. Na przykład chcemy wiedzieć, czy naszym użytkownikom spodoba się nowy design strony głównej naszej aplikacji. Żeby móc podjąć taką decyzję w oparciu o dane, a nie o jakieś przeczucia, możemy na przykład udostępnić tą nową wersję strony jakiemuś
wybranemu wycinkowi naszej grupy użytkowników. Kiedy już przekierujemy część ruchu użytkowników na nową wersję naszej aplikacji, będziemy mogli zweryfikować na przykład, ile osób kliknęło w link, ile osób rozpoczęło dany proces i ilu użytkowników w ogóle go zakończyło i porównać to z danymi na wersji aplikacji, która wcześniej działała na produkcji. Jeżeli testy skończą się powodzeniem, to możemy łatwo udostępnić tę funkcjonalność reszcie użytkowników. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Zbliża się Czarny Piątek i chcemy mieć nową wersję naszej aplikacji ze specjalnymi promocjami. Co wtedy możemy zrobić? No powiedzmy, jednym z podejść mogłoby być, że szykujemy się na wdrożenie nowej wersji aplikacji, umawiamy się oczywiście w środku nocy, ponieważ chcemy, żeby wersja wgrywana przez nas była dostępna w momencie rozpoczęcia tej promocji. I nie wcześniej. No oczywiście. Więc ściągamy cały zespół ludzi, no żeby siedział w nocy i pilnował procesu wdrożenia. Typowo to, co może się zdarzyć, to, że uruchamiamy rurę wdrożeniową i oczywiście występują jakieś problemy. Zdarzało się najlepszym. Tak jest. No i jak są problemy, to próbujemy je naprawić, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie zdążymy wgrać tej aplikacji na czas, ponieważ ostatnie wdrożenie miało miejsce pół roku temu, więc jest dużo problemów, nie możemy znaleźć ich rozwiązań. No i w końcu nadchodzi moment, w którym promocja powinna się zacząć, nasza aplikacja nie działa, no i firma traci masę pieniędzy. To faktycznie jest jakaś opcja, ale może lepiej by było podejść do tego trochę inaczej. Wyobraźmy sobie, że możemy wdrożyć aplikację z nowymi promocjami na środowisko produkcyjne na przykład tydzień albo dwa tygodnie wcześniej w ramach naszej normalnej pracy, odpalając nasze rury Continuous Delivery. Jeżeli wdrożenie dostarcza jakichś problemów, to mamy dużo czasu na naprawienie tego przed Czarnym Piątkiem. No ale chwila. Mówiłaś o tym, że ta promocja nie może być dostępna przed Czarnym Piątkiem. No to jak mogę wgrać tę wersję, która ma tę promocję na tydzień przed Czarnym Piątkiem? To, co możemy zrobić, to rozróżnić wdrożenie od wydania. Możemy na przykład wgrać naszą aplikację, wdrożyć de facto na serwer produkcyjny na długo przed Czarnym Piątkiem, ale dopiero jak przychodzi Czarny Piątek, przełączyć jakąś flagę, która udostępni nową promocję. W ten sposób wdrożenie to jest faktyczne umieszczenie naszej aplikacji na serwerach produkcyjnych, ale wydanie to jest dopiero udostępnienie funkcji albo zbioru funkcji naszym użytkownikom. Możemy tego przełączenia dokonać w różny sposób. Implementacja, która jest często stosowana, to tak zwane feature toggle. Feature toggle działają na takiej zasadzie, że umożliwiamy włączenie albo wyłączenie danej funkcji za pomocą, mówiąc ogólnie, flagi. Wrzuciliśmy tutaj przykładową implementację takiego feature toggle, gdzie używamy po prostu zmiennej systemowej. Tak jak widzimy na tym przykładzie, jeżeli zmienna systemowa seasonal promo jest ustawiona na true, to włączymy jakąś sezonową promocję. Natomiast takie podejście będzie wymagało po przestawieniu zmiennej systemowej restartu naszej aplikacji. Często lepiej jest skorzystać z podejść dostarczanych przez różne biblioteki i frameworki, gdzie możemy w runtime przestawiać flagi, nawet za pośrednictwem GUI, ale też za pośrednictwem API restowego i nasza aplikacja od razu zaczyna zachowywać się inaczej. Możemy do tego zastosować takie biblioteki jak na przykład Toggles w Javie albo Features w .NET.